Jesteś kozłem ofiarnym w swojej rodzinie? Powiem ci, jakie 5 komunikatów dostajesz od narcystycznego rodzica. Nie musi tego mówić, możesz to wyczuwać w jego zachowaniu. Uwielbiam władzę, jaką mam nad tobą, która powoduje, że wątpisz w siebie i obniżam ci stopniowo twoje poczucie własnej wartości i pewności siebie. Nie zależy mi totalnie na tym, aby twoje potrzeby były zaspokojone. Najważniejsze jest to, jak ja wyglądam na zewnątrz. Potrzebuję kogoś do obwiniania i projekcji i ty jesteś idealnym celem. Czuję zagrożenie twoim potencjałem, dlatego zrobię wszystko, aby obniżyć twoje poczucie wartości i aby wepchnąć cię w spolegliwość i zależność. Potrzebuję twojego poczucia, że nie masz wartości, dzięki temu czuję się niesamowicie dobrze. W tych zdaniach, które wybrzmiewają we wnętrzu dziecka narcystycznego rodzica, jest władza, kontrola, dominacja. Chcę budować na tym dziecku, na jego zatrzaśnięciu w roli kozła ofiarnego swoje poczucie własnej wartości. Już w poniedziałek startuje kurs Rany Dzieciństwa. To kurs dla wszystkich kobiet, które miały rodziców, którzy nie zaspokajali emocjonalnych potrzeb. Komentuj to nagranie rana, a ja wyślę tobie szczegóły.